Był już niebytem, a że byśmy zaczęli myśleć już tylko o tej pozytywnej przyszłości i tych fantastycznych życzeniach, które dzisiaj wszyscy na tym stadionie Wam składają. Miałem nadzieję, że coraz więcej obietnic, coraz więcej pomocy i to cieszy, to nic nie da się odbudować od razu, wszystko trwa po trochu. Będziemy usatysfakcjonowani w pełni, jak pojedziemy na Ukrainę i wygramy z równem. Dzięki. Szanowni Państwo, Dawid Cieślewicz, to jeden z tych zawodników, którzy w tym tragicznym pożarze stracili niemal wszystko. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, a być może dowiecie się dopiero, cała nasza gnieźnińska część obsady, gdzie się gotowują, startuje na połatanym, pożyczonym, kolokwialnie mówiąc, skombinowanym sprzęcie, ale chcą pokazać się Wam. Głównie po to, aby uwierzyć, że tą przeszłość, którą mają ze sobą, na sobą, można określić grubą kreską. Dawidzie, jesteśmy liderem tabeli pierwszoligowej i mam nadzieję. Raz. Drugoligowej oczywiście. I mam nadzieję, że główne przesłanie dzisiejszego turnieju, które mam nadzieję popłynie. Halo. Czy główne przesłanie dzisiejszego turnieju, które popłynie, mam nadzieję, do kibiców jest to, że na jesień 2008 roku pozostaniemy na tym pierwszym miejscu. Co ty na to? Na pewno, tak jak mówisz, na pewno zrobię wszystko, żeby w przyszłym roku tak zostać. Mogę coś na pewno zostać. Tyle na wiecie śledzić. Jest to połowa odnika japońskiego. Fakt, że był tylko wodnikiem, który są praktycznym wydarzeniem, stracił dwa motocykle. Ale myślę, że razem z nami zapomniał już o tym wszystkim, co się wydarzyło. Na czym tobie dzisiaj, Mirko, przyjdzie startować w tych zawodach? No, przy tej okazji mogę podziękować szkółce gnieźnińskiej startu, ponieważ będę startował na pożyczonym sprzęcie. Sądzę, że o tym zapomnieć się nie da, gdyż to na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jednakże miejmy nadzieję, że szybko podniesiemy się po tej stracie i tak jak mówiłeś, pozostaniemy na pierwszym miejscu do końca sezonu. Dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze do tych Państwa. Proszę Panów, kierek, ja powiem, że Dawid Cieślewicz, Sławek Pocielak i Łukasz Łoman. Dziękujemy Wam za uwagę.